Kadlwaj w radiu Kaszebę i dzisiaj, tak jak obiecałem, moi goście, czyli zespół Majestic. Część zespołu Majestic, Artur i Marcin, cześć. Siema, cześć. Dzień dobry. A reszta, ilu was jest w zespole? Dzisiaj? W ogóle. Na stanie? To tak, pięciu. Pięciu. Pięcioro. Czy reszta chłopaków nas słucha? Chyba nie są zainteresowani. Nie, no są zainteresowani, ale pracują. Pozdrawiamy, jeżeli nas słuchają i pracują. No i oczywiście wszystkich pracujących pozdrawiam. Dlaczego nie? No oczywiście. Zespół Majestic. Przyszliście do mnie, bo macie nowy singiel. Posłuchamy na pewno dzisiaj. I w ogóle przed momentem ustaliliśmy, że już długo się nie widzieliście. Byliście u mnie i okazało się, że to już było 5 lat temu. No tyle czasu minęło, podobno 5 lat, znaczy tak mi tak wynika. Możliwe, bo to by się zgadzało. Tak, chyba. No, bo byliśmy przy tatko. Ale to jakby wczoraj było, także. No właśnie, ja też tak, bo mi się wydawało, że to w zeszłym roku było prawie, albo 2 lata temu co najmniej. Co się u was działo przez ten czas? Bo wtedy przyszliście do mnie z singlem Tatko, też ustaliliśmy. Graliśmy piosenkę Tatko na koncertach i sobie puszczaliśmy ją też. No, to miło. Różne takie rzeczy robiliśmy. Graliśmy koncerty w różnych miejscach. Mieliśmy rok przerwy. Warto o tym powiedzieć. I mamy zmianę naszego frontmana. Frontman nowy siedzi tutaj właśnie. Artur. Dzień dobry, to ja. Artur, nasz gitarzysta, przyjął mikrofon. A z powodu jakiego, to Artur, może ty opowiesz? To zaraz wrócimy do tego. Ja bym chciał, żeby nasi słuchacze trochę sobie przypomnieli, jak wy brzmicie, jak brzmieliście, bo to jak brzmicie teraz, to zaraz posłuchamy, ale na początek może przyzwoita. Co ty taka przyzwoita jesteś? Reklama. A my wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj moi goście Marcin i Artur, czyli zespół Majestic z Gdańska. Dzień dobry ponownie. Witajcie. Porozmawiamy sobie jeszcze o waszym singlu, który właśnie się pojawił. Jest klip też do tego singla, ale najpierw wróćmy jeszcze do tego, co się działo między ostatnim razem, kiedy byliście u mnie, a teraz mówiliście, że mieliście przerwę i że warto o tym mówić. Czym spowodowana była ta przerwa? No, czy warto mówić? Puzon wymyślił, że warto mówić. No przerwa była spowodowana tym, że nam się wokalista zepsuł. Dosłownie, krtań mu się zepsuła i przestał móc śpiewać. Z tego co wiem, ale wrócił do zdrowia? Wraca do siebie, ale to żyje. Ale to trwa. Mhm. Nie, żyje, ma się dobrze, tylko po prostu narzędzie mu się uszkodziło. Mhm. No i tyle. I szukaliśmy, myśleliśmy, kogo tu na front wstawić. W końcu wyszło, że jak to pan Hilary, znaleźliśmy u siebie. No i ja z tego drugiego wokalu i tak naprawdę z funkcji gitarzysty przeskoczyłem na ten najgłośniejszy mikrofon. I pasuje ci to? Chyba tak, zaczyna powoli. Uczę się tego, bo to jest dla mnie nowa rola. Śpiewanie może nie, natomiast rozmowy z publicznością i to ogólne tak zwane wodzirejstwo, to jest coś, czego ja się muszę po prostu nauczyć trochę. I no to jest ta druga strona, ale dajesz radę. Chyba tak. Na razie mieliśmy jeden występ ze mną na froncie i odzew jest całkiem dobry, więc... Można się przyzwyczaić. Ja wiem, o czym mówię, bo też jak zasiadłem na tym miejscu prezentera, to było to samo. Się mówi do ludzi, a nie każdy miał doświadczenie, żeby wcześniej mówić do takiego ogółu, więc to przychodzi z czasem. Tak. Ale myślę, że ty sobie poradzisz. Nawet po tych kilku minutach, za nami. Parę lat już po tych scenach biegam, więc to też nie jest jakaś nowość dla mnie w ogóle być przed publicznością. Natomiast... No tak. A jak idzie granie i śpiewanie naraz? Ja grałem i śpiewałem naraz. To nie jest nowość. To nie jest nowość, tylko że ja robiłem tak zwane chórki i wspomagałem Miśka wokalnie. Jakieś tam dzieliliśmy sobie na głosy niektóre partie, a teraz gram i śpiewam ciągle, więc jest to troszeczkę może bardziej wymagające, ale to akurat jest przyjemne, fajne i to idzie tak fajnie. A czy ta sytuacja wywołała zmianę, wywołała zmianę waszego stylu, coś się wydarzyło innego, może chciałeś inaczej śpiewać niż do tej pory graliście, czy jednak utrzymaliście, bo ja słyszałem ten jeden nowy singiel, ale nie wiem, co jeszcze macie w zanadrzu. Ten nowy singiel właśnie, on nie jest taki do końca chyba reprezentatywny, natomiast raczej nie, jakoś mocno nie odeszliśmy od tego, co było.
Ja z racji moich jakichś tam fascynacji muzycznych, które mam bardzo szerokie, natomiast jeśli chodzi o takie granie i co bym chciał, to chyba trochę więcej rocka będziemy wkładać w to wszystko. Trochę będzie to może mocniejsze momentami, ale chyba tylko momentami. Dalej będzie to wesołe, pozytywne, do zabawy. Bo taki mamy profil i to nas też po prostu jara jakoś tam. No przed momentem też słuchaliśmy Przyzwoite i tam też było troszkę tak, takie skale, troszkę to ciężej momentami. Tak, nie ukrywam, tą gitarę tam wsadziłem, tak. Bawimy się. I dalej bawimy się i żonglujemy trochę stylami. Nie chcemy się jakoś mocno określać, bo nie mamy takiej potrzeby zresztą. No tak, bo jak muzyka wypływa z serca i to nie, po co to szufladkować? Dokładnie. Bez sensu. Zupełnie. Słuchajcie, nowego singla posłuchamy. Jeden koncert za wami, a kolejne macie już w planie? Tak, już mamy klubowe zamówione koncerty, no i plenery powoli się, że tak powiem, domawiają, no tak, dopinają. Już do nas przyszła. Tak, już w czerwcu, w lipcu parę koncertów jest. Ale gracie tutaj, gdzieś na Kaszubach, okolice Trójmiasta, czy jedziecie dalej w Polskę? No, między innymi generalnie północna Polska, tak, po dużym skrócie. Czyli tutaj u nas. No tak, u nas, bardziej u nas. No to dobrze. No oczywiście, że dobrze. To częściej wpadajcie do Radia Kaszubę. A bardzo chętnie. Czekamy na zapraszenie. Artur chce całą płytę. Zapraszam oficjalnie. Tak. A jest już? W przyszłości chcę, więc pewno będzie 12 piosenek, to 12 razy wpadniemy. O, za każdym razem, kiedy singiel wyjdzie. Nie, no ja tego tak wam życzę. Po kolei, to ja nie wiedziałem. To może... No tak mi powstało teraz w głowie. My teraz musimy plany ustalić na pozamkleniu, bo... Ten... Ale wiecie, no bo to jest, to tego wam życzę właśnie, bo to jest fajne, żeby być na tyle płodnym, żeby tworzyć tyle muzyki, tyle utworów. To chyba nie jest. Czy wy się dobrze znacie i dobrze się wam razem pracuje i tworzycie kawałek za kawałkiem? No nam się wygląda. Dobrze pracuje. Trudno powiedzieć, że kawałek za kawałkiem. Ale, znaczy... No bo ostatnia płyta nasza wyszła, ile to było? 7 lat temu? W 13 roku, no. No i zbieramy materiał na następną, więc no, jeszcze trochę się 10 lat zrobi. Także super płodni to nie można powiedzieć, że jesteśmy, ale też robimy to bez ciśnienia i bawimy się tym, że tak powiem, po godzinach, a nie traktujemy tego jako coś jakiegoś... Nie mamy wytwórni, która nas goni, i po prostu jak stwierdzimy, że jakiś utwór jest fajny i się nadaje, no to będziemy go tam katować dalej. No to trudno chyba dzisiaj zadanie, prawda, żeby stworzyć coś, co chwyci, tym bardziej, że jednak ten rynek dzisiaj jest no, oblegany przez muzykę taneczną, disco i hip-hop. Czy wy tak na to nie patrzycie? Nie to z jednej strony tak, jest to trudne, natomiast nie patrzymy na to inaczej. Fajnie by było zostać gwiazdą i żyć z tego jak najbardziej, tak? I mieć już w ogóle swobodę pełną i mieć od rana czas na tworzenie muzyki tylko i wyłącznie. Jasne. Natomiast to nie do końca jest nasz priorytet, bo pewnie byśmy inaczej w ogóle poprowadzili ten profil, a robimy sobie to, co nas cieszy, bawi i to, co nas jakoś tam dla nas jest wspólne i nas łączy, bo też to, że my mieszamy tyle styli różnych i to, że to tak wygląda, to wynika z tego, że my jesteśmy po prostu też różni i każdy z nas ma trochę inny gust. To nie jest tak, że jesteśmy wszyscy na przykład metalami i gramy tylko metal, tylko każdy troszkę z innej bajki jest, w związku z tym to taki tygielek robi... Nie wiem, czy to chwyci, nie chwyci. Ciężko nam mówić. To raczej publiczność oceni, czy ocenia. Albo słuchacze. Albo słuchacze. Zaraz będą mieli okazję ocenić. Ja tak mówię, tak. zaraz, ale zaraz to będzie serwis drogowy. Wyjechaliście z Gdańska, rozumiem? Autem? Ja jechałem autem z Orłowa. Aha, z Orłowa, bo chciałem zapytać o korki. Byłem pod klipem. A ja jechałem z Jankowa. Skąd? Jankowo Gdańskie, Kokowali i Kogdańska. W każdym razie na obwodnicy było czysto, pięknie. 25 minut z węzła Kowale do samego Radia Kaszuba. Też bez żadnego problemu. A no to dobrze, to myślę, że dobra informacja dla naszych słuchaczy. Ja tutaj mam podgląd na to, co dzieje się na drogach, więc mogę potwierdzić, w dalszym ciągu na obwodnicy jest bez przeszkód, ale są miejsca, gdzie są korki, to sprawdzę dla was już teraz. Sponsorem programu jest salon Hyundai w Wejherowie, organizator wina. Ja obiecałem, że będziemy słuchać waszego nowego singla, więc zaraz za moment zagram, ale chciałem zapytać się, bo tak, tytuł Zakochałem się, on wyszedł w okolicach walentynek, więc taki jeszcze ten klimat walentynkowy podtrzymujecie do dzisiaj. Staramy się.
Bo sama muzyka, którą tworzycie i w klimacie, w jakim stworzyliście ten utwór, to tak do miłości bardzo pasuje. Tak, no, tak jest, a utwór to taka tajemnica walentynki, ale 10 lat temu powstał. Tak? A to opowiedz. To Artur opowie. Nie w walentynki, ale tak. Sam utwór powstał 10 lat temu, utwór, no? Tak, sam utwór napisałem dla mojej Marty, którą pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy Martę. Prawie, że 10 lat temu, tak. Napisałem piosenkę, że się zakochałem. I a propos tego właśnie długiego procesu na stworzenia, on został na 10 lat wstawiony. Ale nie zapomnieliście, po prostu leżał, czekał na swój moment. Wiesz co, jakoś tak nam wtedy przez te 10 lat nie wchodził, ale my tak mamy, że po prostu mamy swoją, takie tajniki zdradzę, mamy swoją pocztę, gdzie wrzucamy kawałki i co jakiś czas ktoś robi, że tak powiem, wyciąga to z szuflady i przypomina wszystko. A może to, a może to, a może tamto. I tak było z tym kawałkiem, mniej więcej. Doczekaliście się. No tak, bo trzeba znaleźć pomysł na utwór, no bo to najpierw powstają słowa, później muzyka, czy u was odwrotnie? Jak wygląda proces twórczy? Bardzo różnie. Ja najczęściej jak piszę słowa, to już gdzieś tam one w głowie lecą na jakieś melodii, która się sama wymyśla w międzyczasie, więc to równolegle, ale to różnie. U nas bardzo różnie to bywało. Tak, no. Czasem były najpierw pomysły, jakieś zarysy z próby muzyki, ktoś dopisywał do tego tekst, albo w drugą stronę był tekst i potem obrabialiśmy go naokoło. Więc... Generalnie u nas każda piosenka tak naprawdę ma swoją historię tworzenia i tu nie kłamię, bo były piosenki, gdzie nawet był tekst, później była muzyka i była zmieniony tekst, a na przykład muzyka została, nie? Więc naprawdę tak różnie bywało, że no po prostu każda piosenka miała swoją inną historię, nie? No to posłuchajmy. No może zapowiedzcie premiera u nas w Radiu Kaszabę. Artur, to ty zapowiedz, bo to... Utwór pod tytułem Zakochałem się dla wszystkich zakochanych albo niezakochanych, ale takich, co może się w przyszłości zakochają albo w przeszłości byli zakochani. Dla wszystkich, krótko mówiąc, zakochałem się. W audycji Muzyka dla Was dzisiaj zespół Majestic, a w zasadzie dwóch członków zespołu Majestic, czyli Marcin i Artur. Artur ma kota, się dowiedziałem przed momentem, a Marcin, jakiego zwierzaka ma? Ja mam dwójkę dzieci, zwierzaka nie mam. Ale powiem ci, moje dziecko starsze się ciągle pyta, tato, kiedy będziemy mieli pieska albo kotka? O, widzisz. I ciągle muszę mu tłumaczyć, że nie będziemy to, że mieli. Teraz. A dlaczego nie? Wiesz co, no za dużo wyjazdów. Tak naprawdę, bo żeby mieć psa albo kota... A ile ma lat starszy? Starszy 7. 7, no zerówka. To już, no to mógłby wychodzić jeszcze z tym pieskiem. Wychodzić tak, no ale jak się gdzieś jedzie na weekend czy coś... A żółw na przykład. Albo chomik. Rybki. Jeżozwierz, łoś. Łoś to już potrzebuje więcej miejsca, a takie rybki to... Kameleon. Ale sam się wykarmi. Jakieś drzewko sobie tam poskupię. A no to też jest rozwiązanie. Nie widzisz, Marcin, ile jest propozycji. A syn będzie szczęśliwy. No jakoś nie. No ja mam uczulenie. O, ja też mam i uciążliwe, ale o tym nie będziemy mówić, bo to jest temat na inną rozmowę. Ale też z tego, co wiem, dowiedziałem się przed momentem, napisałeś scenariusz do teledysku, do utworu Zakochałem się. Tak, napisałem. A to jest twój debiut, jeśli chodzi o scenariusze, czy już wcześniej nie pisałeś? Jeśli chodzi o scenariusze, to pierwszym moim scenariuszem to było Tatko. To był twój scenariusz? To był mój scenariusz, no. Wow. I to sklerozę masz. Czyli da się jednak dobrze zrobić scenariusz, bo tutaj to tak... To nie udało się? A tam zwierzaki występują. No w tym i w tym występują zwierzaki, tylko że w Tatko to występujemy my, przybrani za zwierzaki, a tutaj... Nie, zwierzaki prawdziwe też były. Też były prawdziwe. Z Kaszubskiej wsi? Tak, właśnie, na Kaszubach kręcony był Tatko. W każdym razie drugi scenariusz to zupełnie inna bajka, bo napisałem do takiej... takiego autorskiego koncertu, ale to operetkowego, który zresztą Artur obrabiał dźwięk do filmów promocyjnych. Mhm. No, to jest mój trzeci scenariusz, tak. Do czyli... Zakochałem się, aczkolwiek napisałem do tej piosenki scenariusz numer jeden. To się Arturowi nie spodobał. Drugi scenariusz, pan, który odpowiadał za produkcję, stwierdził, że nie mamy na to budżetu, więc to był trzeci scenariusz do tego klipu. No i się przyjął. A to trzeba mieć wyobraźnię, żeby czytać scenariusz, no bo czasami można przeczytać, ale jakoś tak głowa nie pokaże wszystkiego i nie wiadomo, czy to będzie fajne, czy
nie, może się wydawać niefajne, ale w rzeczywistości będzie fajne. To trzeba mieć też dużo wyobraźni, prawda, żeby pisać scenariusze? Tak, ale powiem szczerze, z doświadczenia mojego bardzo duża rola naprawdę jest reżysera, bo scenariusz to jest tak naprawdę pomysł, nie? A realizacja to jest zupełnie druga, czy inna wizja, sprawa. Wizja reżysera. No, dokładnie. Ono się współpraca, no. Bez tak, tego. Dokładnie. No, musi być współpraca. Powiem, że przy tych trzech moich scenariuszach, znaczy dwóch filmowych, powiedzmy, czyli teledyskowych, no to zawsze była duża moja współpraca, jeżeli chodzi o sam efekt końcowy w sensie montażu, bo tu i tutaj tak naprawdę to, no, ciągle siedziałem na telefonie i to było trzeba poprawić, to skrócić, to wydłużyć, tu przyspieszyć. Czyli robotę dawałeś montażyście po prostu, żeby się nie nudził. No tak, ale to bardzo dobra współpraca była z Krzysztofem, który właśnie nakręcił ten teledysk i naprawdę... Zresztą jego zdjęcia też z plenerów. Super, no. Są wykorzystane tam, bo to nie było tak, że my zleciliśmy zrobienie zdjęć z plenerów, bo one były zbierane przez kilka lat. Także... Tak, także, dokładnie. Tak. No, zapraszamy do oglądania klipu. O. Tak, moi drodzy, odsyłamy do YouTube'a, tam teledysk zespołu Majestic do utworu Zakochałem się. Ale tak, wspominaliście utwór Tatko, więc ja bym jeszcze chciał zagrać dzisiaj również tę piosenkę. Jeszcze, bo tak, wasza przerwa to była całkiem niedawno, się skończyła ta przerwa i właśnie efektem tej przerwy jest utwór Zakochałem się. Dokładnie. A jeszcze chcieliśmy wrócić do tego, jak stało się, że ty, Arturze, trafiłeś na pierwszy mikrofon. No, zaczęło się od tego, że Misiek z mikrofonu zszedł, że tak powiem, a i się zrobił wakat. I był pomysł, żeby znaleźć kogoś z zewnątrz właśnie, żeby ktoś był wodzirejem, bo ja raczej byłem, czy tak czułem się lepiej w aranżowaniu, w pisaniu muzyki, w ogarnianiu tego wszystkiego od strony muzycznej, tak trochę, że tak powiem, z ubocza. Ale jak się znalazł właśnie wokalista, który myśleliśmy, że będzie z nim fajna współpraca, no to nie udało się nam przez dłuższy czas nagrać dwóch piosenek z nim. No ja je na próbę po prostu nagrałem i chłopacy stwierdzili, dobra, kiedy próba. No i tak poszło. I tak zostało już. Tak zostało, tak. No tak, chemia między ludźmi musi być i dużo chęci, tym bardziej, że zgranie zespołu, jak was jest pięciu, żeby przyjść na próbę czy nagrać, no to jest wyczyn. Trzeba powiedzieć. Zwłaszcza, że wszyscy gdzieś tam pracują, wszyscy mają rodziny, dzieci, ja mam kota, co prawda, a nie dzieci, ale tak, wszystko jakieś zobowiązania, zobowiązania są i faktycznie trudno już, to już nie są czasy studenckie, powiedzmy, kiedy mieliśmy dużo większą swobodę i można było tych prób tam robić, ile się chce, teraz już trochę inaczej praca wygląda, ale się da. To dla chcącego nic trudnego. Efekty widać i słychać. Odsyłam jeszcze raz do YouTube'a, do Facebooka. Tam pewnie też wrzucacie informacje odnośnie koncertów. Chyba na Facebooku jest najbardziej na bieżąco wszystko, co się u nas dzieje. I na stronie. I na stronie, ale Facebook chyba taki jest bardziej codzienny. No i co? No, lajkujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę i tak dalej. Jest to o tyle ważne, żeby po prostu dla nas jest to o tyle ważne, bo chcemy po prostu dotrzeć do jak najszerszej publiczności, bo napisać czy zrobić utwór, który jest tam fajny, czy się podoba, to jest jedno, ale to ludzie muszą o tym się dowiedzieć, że taki utwór istnieje. Prawda. Więc tak. Dlatego między innymi jesteśmy chociażby tutaj. No właśnie. No i portale społecznościowe też pomagają. Dzisiaj to jest dużo łatwiej. Też się wyślę paru znajomym, później oni wysyłają, to działa. No, czy tak. U was nie działa? Działa, nie, działa. No tak, radio, wiadomo, w radiu też trafia do naszych słuchaczy. Tatko, przypomnimy sobie również dzisiaj na zakończenie naszej rozmowy utwór Tatko. No i cóż, zachęcamy naszych słuchaczy do słuchania was i oczywiście lajkowania i odwiedzania was na koncertach. Kiedy najbliższy? Najbliższy 18 kwietnia Pszczółki. Pszczółki, też niedaleko. Tak, Kaszubach. Tak, tak. A to może po kaszubsku coś zaśpiewacie kiedyś? Musielibyśmy się chyba nauczyć trochę kaszubskiego najpierw. Ja muszę się przyznać, że jestem trójmiejskim słoikiem, więc jak ja usłyszałem to pierwszy raz kaszubski język, byłem w szoku, a to było w szkole średniej muzycznej w Gdańsku w Rzeszczu. Koleżanka... To jest naturalna reakcja, bo ja miałem to samo. Koleżanka mówiła, ja szczerze mówiąc, dopóki do Trójmiasta jestem z Kujaw pochodzę, to no powiem szczerze, że nie zdawałem sobie nie sprawy... Nie słyszałeś, żeby ktoś w mieście mówił jo. No, nie, no jo to akurat się mówi po kujowsku.
po kujawsku. To chyba wszędzie, bo u mnie też, ja z Mazur pochodzę, z Warmii dokładnie, i tam też się mówiło jo. Ale generalnie tak, kaszubski język był dla mnie szokiem. Ale jeśli chodzi o utwory, no to czasami wystarczy się nauczyć fonetycznie słów do utworu. No na przykład. Niekoniecznie wiedząc, co one znaczą. Może spróbujemy, tak, jest to jakiś pomysł. No kolejny powód do przyjścia do Radia Kaszeby. A tak czy inaczej, drzwi radia są otwarte. Tak jak mówiłem wam 5 lat temu, przyszliście, zrealizowaliście to zaproszenie, tak kolejne zaproszenie również trafia do was, więc będziemy na was czekać. Mamy nadzieję, że przyjdziemy szybciej. Nie za pięć lat. No. Tak. No dobrze, w takim razie ja będę oczekiwał i również kolejnych singli. No i tą płytę, którą tutaj się wygadaliście, że macie w planie zrobić te 12 utworów. Nie, żartuję oczywiście. Nie będę naciskał. Poczekam sobie cierpliwie. Tak jak mówiłem, bez presji. Pracujemy sobie spokojnie. Bez presji. Jak będzie się czym chwalić, na pewno nie omieszkamy. Dobrze, a tymczasem cieszmy się nowym singlem. Zakochałem się, czyli tak, moi drodzy, odwiedzajcie YouTube'a, Facebooka, szukajcie zespołu Majestic, a dzisiaj moimi gośćmi byli Artur i Marcin z zespołu Majestic. No i oczywiście pozdrawiamy resztę chłopaków, którzy być może nas słuchają. A jak nie, to będzie okazja, wam zdradzę, bo nagrywamy tę rozmowę, będzie wideo z tej rozmowy na naszej stronie internetowej, więc będzie można sobie, tak, pomachajmy, będzie można sobie tę rozmowę odtworzyć. Ja się cały czas zdziwiłem, co tu robi ta kamera? O co im chodzi w ogóle? Teraz odkryłem. To radio, telewizja. Taki nieumalowany, no trudno. No ja tak samo, też się nie zdążyłem uczesać, bo tak wszystko tak na szybko, ale nie, będzie dobrze. Nałożyłem jakieś filtry, bo tak pytaliście o te wyszczuplające. Tak, wszystko odchudzające. Odchudzające, wyszczuplające, wyładniające, co tam chcecie. Odmładzające. Ja nie muszę. Ja się pogodziłem. Ja muszę. No trudno, ja też, ale już nic z tym nie zrobiłem. Na szczęście technologia jest po naszej stronie. Dzięki, moi drodzy. Jeszcze Dziękujemy raz bardzo. Artur i Marcin z zespołu Majestic.